Fundacja SCP w swoich murach, oprócz monstrów nie z tego świata, przechowuje i chroni również anomalie, które są nam bardziej znane lub przyjazne w wyglądzie. Koty, psy albo niedźwiedzie. Dziś rozpoczniemy serię o dziedzictwie, a w zasadzie niedźwiedzictwie fundacji, czyli serię o misiach fundacji, zaczynając od SCP-549, Ursa Minor, czyli Małej Niedźwiedzicy. Nie będę obijał w bawełnę, bo tak naprawdę nie ma tu aż tak dużo do powiedzenia. SCP-549 to najzwyczajniej w świecie miniaturowa wersja niedźwiedzia grizzly, która ma mniej więcej 17 cm długości. Więc jeśli taka informacja na ten temat wam wystarczy, no to spływajcie, nie ma tu dla was już nic ciekawego. Chyba, że jednak zostaniecie i posłuchacie o tym, skąd się wziął i jaki miły pan doktor go stworzył, a także co jest w nim takiego niezwykłego i niebezpiecznego. No to zapraszam do wysłuchania skróconej wersji raportu Ursy Minor. Tak? Gotowi? No to lecimy ze specjalnymi czynnościami przechowawczymi. W raporcie naukowcy zaznaczają, że niedźwiedź musi się znajdować w swoim terrarium 24 godziny na dobę, dosłownie cały czas. Widać, że obawiają się co do zniszczeń przechowalni, bo dają wyraźnie znać, że ochrona pleksiglasowa w terrarium musi być sprawdzana codziennie, o 6 i 18. Każde oznaki pęknięć zgłaszane, a terrarium następnie naprawiane na ile można. W środku zaś ma się znajdować gleba i flora pochodząca z północno-zachodniej Ameryki Północnej. Fundacja utworzyła dla naszego misia strumień, który przepływa przez terrarium, w którym wodę należy wymieniać codziennie, używając tylko i wyłącznie przefiltrowanej wody źródlanej. Całe terrarium przechowuje się w pokoju o wymiarach 15×15 metrów. Mieści się ono na stabilnej platformie, zdolnej pomieścić do aż 2 ton metrycznych ciężaru. Wiąże się to z niezwykłymi właściwościami niedźwiedzia, o których za chwilę. W okresie letnim i jesiennym SCP-549 należy dostarczać od 70 tysięcy do 80 tysięcy kalorii dziennie. Jednak miś sam z siebie nie dałby rady wchłonąć tyle materii, więc podaje mu się tylko filety z łososia, które zostały poddane tajemnym przemianom w fundacji, aby posiadały okropnie duże ilości kalorii. Zimą i wiosną obiekt przechodzi hibernację, więc w sumie niepotrzebna jest żadna opieka nad nim, jednak nadal lepiej go obserwować. W raporcie czytamy dalej o incydencie 54972. Czyli całkowitym zmasakrowaniu i okaleczeniu pewnego asystenta badacza przez SCP-549. Ale jak? Czemu 17-centymetrowy misiu prawie zabił dorosłego człowieka? I dlaczego potrzebuje tak dużej ilości żarcia? Otóż okazuje się, że oprócz rozmiaru SCP-549 nie różni się niczym od zwykłego Ursus Arcotus Horriblis, czyli niedźwiedzia grizzly. Dosłownie jest to jego miniaturowa wersja, stojąc na łapach mierząca 17 cm. Latem ten mały misiek waży około 305 kg, zużywa tyle jedzenia co pełnowymiarowy grizzly i wywiera taką samą jak on siłę pazurami i ugryzieniem. Jest to trochę problematyczne, bo jednak ta cała siła niedźwiedzia skupia się w jednym małym punkcie. Spodziewałbyś się ugryzienia jak od komara, ale tak naprawdę skończyłbyś bez połowy ręki. To trochę niepokojąca wizja, czyż nie? Ale to nic, gorzej gdyby taki mini niedźwiadek zdecydował się wyżreć ci małą dziurę w brzuchu i zakopać się w tobie i urządzić z twojego jelita gawrę na zimę. Nie, o tym nie ma nic w raporcie, ale jakimś sposobem przyszło mi to do głowy. Nie pytajcie. Pierwsze parę przechowalni SCP-549 zostało zniszczone dość prędko, bo naukowcy nie wzięli pod uwagę, że SCP-549 może być tak silny. Jednak pewien sekretny składnik sprawia, że ścianki niedźwiedziego terrarium są teraz bardziej wytrzymałe, a ponadto, jeśli się je karmi odpowiednio, to są w miarę grzeczne i nawet nie trzeba się martwić o jakiekolwiek przełamanie zabezpieczeń. Badacze fundacji teoretyzują, że niezmieniona masa Ursy Minor to tak naprawdę skutek wypaczenia czasoprzestrzeni, a nie zwyczajnego skurczenia. Póki co trwają badania na ten temat. Jeśli chodzi o to, skąd w ogóle wziął się nasz mały misiu, to odpowiedź jest całkiem prosta. Fundacyjni znaleźli go wraz z paroma innymi miniaturowymi zwierzętami gdzieś w Kanadzie. Ze wszystkich z nich przeżyła jedynie Ursa Minor. Zapewne dlatego, że reszta zwierząt umarła prędzej z głodu, nim zrozumiano, iż funkcjonują one jak normalnego rodzaju zwierzęta. Niedźwiedź w czasie pozyskania był akurat w trakcie hibernacji i takim sposobem przeżył na spokojnie. Na szyi miał przymocowany kołnierz z eleganckim napisem Ursa Minor, mikromenażeria doktora Wondertainmenta. Dr. Wondertainment to tajemnicza osobistość w uniwersum fundacji, która produkuje anomalne obiekty, które przeznaczone mają być jako zabawki dla dzieci. W tym wypadku najwidoczniej Ursa Minor jest częścią małej menażerii, która została przygotowana do hodowli w terrarium. Swoją drogą, Ursa Minor tłumaczy się dosłownie na małą niedźwiedzicę, a termin ten używany jest w stosunku do konstelacji gwiezdnej z najjaśniejszą w niej gwiazdą Polaris. Odkryta została około 600 roku przed naszą erą przez Thalesa z Miletu.
No, moi mili, to by było na tyle, jeśli chodzi o naszego małego misia. Jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam serdecznie do subskrypcji. Im szybciej zobaczysz następny materiał z Uniwersum Fundacji SCP, tym lepiej, bo następne są już w drodze. Tak samo miło by mi było, gdybyście zostawili ocenę pod tym filmem. Podobał się? Łapkę w górę. Nie podobał się? Łapkę w dół. A także zostaw komentarz, w którym napisz, co ci się podoba, albo co ci się nie podoba w filmie, albo cokolwiek, co masz mi do powiedzenia. Czytam wszystkie komentarze, a jeśli są wystarczająco ciekawe, to z chęcią odpowiadam. Tak więc, bez zbędnego gadania, to był wstęp do Niedźwiedzictwa Fundacji. Ja jestem Pio. Do zobaczenia. Kiedyś.